Siemaneczko, z tej strony oczywiście sam Siemaneczko i witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj w odcinku pokażę wam, jak kupuję tego Mini Coopera. Oczywiście sprawdzimy sobie go, jak jeździ po prostu, czy podjeżdża pod każdą górkę itp. I możecie się zapytać, Simon, czemu akurat Mini Coopera? Ponieważ chciałbym zakończyć już tą serię, znaczy może nie, serii nie kończymy, tylko chodzi z tej miejscówki, że tak powiem. Bo Mini Coopera teraz kupuję. UFO ostatnio wam pokazywałem, Voltbike'a i helikopter też wam ostatnio pokazywałem. Znaczy już troszkę dawniej, Voltbike'a, ale helikopter niedawno. Monster Trucka nie wiem, czy chcę pokazywać, napiszcie, czy chcecie Monster Trucka. I tutaj właśnie zostało nam Mustang, którego też ostatnio kupiliśmy. A więc dobra, jak to przystało na nas, jedziemy sobie do garażu, stuningować to. I myślę, że każde auto będę robił w innej teksturze po prostu. I będę starał się zapamiętać, żeby nim po prostu jeździć, a więc wjeżdżamy sobie. I to jest moja tekstura, jak wiecie, znaczy na każdym samochodzie ją mam, ale my sobie właśnie to dzisiaj zmienimy. I skoro taki maluszek to jest, to myślę, że na co możemy go zrobić? Jak widzicie, on ma tutaj jeszcze takie kreski. I co to może być? To jest? Nie, to jest kolor felg, czyli widziałem. Dobrze. Nie, czy to da się zmienić, czy nie, ale fajny efekt robi, muszę przyznać. Na przykład, patrzcie, damy sobie, że nie chcemy tekstury i wybierzemy sobie na przykład taki. I po prostu te kreseczki jakby, te paski zostają i no, fajny efekt to daje, ale dobra. Ja chciałbym mieć jakąś teksturkę i myślę, że tą teksturką będzie Speed. Bo zobaczcie, jak to ładnie akurat na tym samochodzie wygląda. Tutaj mamy takie wzorki od Speeda, od tej tekstury właśnie Speed i tutaj mamy jeszcze te paseczki. Jak dla mnie ładnie to wygląda, ale dobra, body color. Tutaj chyba nie będzie nigdzie widać, czy gdzieś będzie widać. Nie. Tutaj nie będzie widać nigdzie, dlatego to jest jak dla mnie nieprzydatne. Tutaj mamy kolor felg, standardowo chyba sobie chromowany weźmiemy. Kolor szyb. Nigdy nie zmieniałem, znaczy nie, w UFO zmieniałem, ale tutaj nie. Nie popełnię tego błędu drugi sam raz, że dam sobie właśnie różowy. Czekajcie, tu jest to. Matowy może sobie weźmy. Dobra, weźmy matowy. I tak zawsze, ostatnio w ogóle oglądałem swój odcinek i się pomyliłem, ponieważ mamy do wyboru ten, to Cyclone, Billion, Bloxy, Flower, Spike i Money. I powiedziałam, że tylko tyle, a przecież tutaj jeszcze są. Sajusz oczywiście musiał sobie zapomnieć o tym i Sajusz oczywiście nie powiedział o tym. Ale mamy do wyboru tyle felg. Myślę, że to są wszystkie, ale nie jestem pewien, ponieważ nie orientuję się teraz ile, no jakie po prostu są. Ale wydaje mi się, że to są wszystkie. Ostatnio używaliśmy Money przy Mustangu, jak dobrze pamiętam. Bloxy nigdy nie używałem, ale na to mnie chwilowo nie stać. I jeden bilion może sobie, ale dobra, jak jeden bilion. Zmienimy sobie może na gold. O nie! To jest ten! To ja ci, to był matowy, jak już pamiętam. Tu. Nie, gdzie to był? A tutaj jest, dobra. To może goldzik sobie weźmy. Albo. Nie wiem, chromowany. Kurczę, nie mam zawsze problem z wyborem tych kolorów. Ale myślę, że coś wyjdzie. Może. The purple. No dobra, chromowany. Nie możemy tu spędzić całego dnia, ponieważ chciałam wam coś jeszcze pokazać. I dobra, glow. I jak, dziękuję w ogóle, że napisaliście mi, ponieważ nie idziełem. I glow to jest właśnie to pod samochodem. Domyślałem się, ale nie wiedziałem. Dziękuję, że napisaliście mi to w komentarzach. I skoro mamy tutaj, wiecie, wszystko niebieskie, damy sobie tutaj czerwony. Engine, oczywiście level 5, brakes. W ogóle, jak, ciekawe czy będzie różnica, jak hamulce damy na 1, a jak będzie na 3. Ciekawe czy jest jakaś różnica między tym. To możemy sobie sprawdzić w następnym odcinku. To do tej pory, znaczy wiem, że to jest zawieszenie, ale do tej pory nie wiem, jak to się czyta. I rejestracja czaka, więc dobra. Kupujemy sobie ten mat. I wyjeżdżamy naszym pięknym autem. Możecie napisać, co sądzicie o tym tuningu. I od razu wam mówię, czemu wczoraj nie było live'a. Nie było live'a po prostu, bo wczoraj nie było mnie w domu i tyle. A więc jak mówiłem, zobaczymy czy to auto sobie na przykład da radę, żeby tutaj podjechać, czy to da w ogóle radę. Ale jak widzimy, na razie pod wszystko podjeżdża. I wydaje mi się, że podjedzie. Ale teraz go zakatuję. Zobaczymy czy podjedzie pod tą górkę. Ura, ura. Powoli wjeżdża. Nie, tutaj już nie wjedzie, to o tym mogę zapomnieć, ale może jak łagodniejszy będzie gdzieś. Łagodniejszy, o, dobra, jedziemy. Może tutaj uda nam się jeszcze wjechać, czekajcie. Z shiftem.
Dobra, dobra. I w ogóle teraz mi się przypomniało, bardzo chciałabym wam podziękować, ponieważ nie wiem jak wy to zrobiliście, ale pod odcinkiem jak kupuję UFO jest ponad 60 łapek, dobrze pamiętam, 60 lub 70. Nie wiem po prostu jak to zrobiliście, ale naprawdę najsik. Tutaj też możecie zostawić oczywiście łapkę w górę. I napiszcie mi, czy będziecie mi mieli za złe, jak dzisiaj nie będę rozdawał skrzyniaczek, ponieważ mam mało kasy. Oczywiście jak wszystko się uda, to porozdaję skrzyneczki, a jeśli nie uda mi się zarobić, to niestety nie, ponieważ te ostatnie dni, czyli poniedziałek i wtorek w szkole miałem dwie kartkówki, dlatego no, trzeba było troszkę się przygotować, a w czwartek mam jeszcze sprawdzian. Ale dobra, jest jubiler, to przy okazji, żeby odcineczek dłużej trwał i żebyście mogli dłużej pooglądać, a nie tylko chwilkę. To tutaj sobie rozbijemy. I dobra. I taki, może zrobimy taki trik dla niektórych. Taki, nie wiem czy to można nazwać trikiem, ale takie coś. Ten kto ogląda do końca, niech teraz napisze Rubin. O, niech Rubin napisze, a ja przypnę serduszko. Specjalnie w opisie nie napiszę za co daję serduszka. Tylko teraz powiem, tak wiecie, między nami. Napiszcie tutaj Rubin, a ja wam przypnę serduszko. Żeby wiecie, żeby inni nie wiedzieli, ten kto nie ogląda do końca. No dobra, my już tu jesteśmy, ja to musiałam, wiecie, z moimi widzami coś obgadać. I w ogóle nie wiem jak wy to robicie, ale zobaczcie ile mam skrzynek. No nie wiem jak wy to robicie, wy jesteście jacyś magiczni po prostu. I dziękuję wam za 1670 subów, za chwilkę będzie 1700, czyli moja liczba, na którą no, czekałem od zawsze, nie wiem czemu, to był taki próg, który sobie wyznaczyłem i czekałem na nią. Znaczy na tą liczbę, wiecie, wtedy kiedy to nagrywam jest 1670, dlatego jeśli jest coraz więcej to przepraszam, ale wiecie, jak ja to nagrywam to po prostu jest tyle. A więc dobra, my kończymy tego jubilerka i myślę, że będziemy kończyli ten odcineczek. I napiszcie, z czego mam nagrywać, bo tam jedna osoba napisała z Bloksburga, ale ja na Bloksburgu mam już dom zbudowany, dlatego możecie napisać, czy mam specjalnie dla was kupić nowy profil, że tak powiem, że nowy dom mogę robić. I od nowa sobie zaczniemy, czy po prostu już mogę zacząć, wiecie, odtąd. No tam gdzie teraz jestem, bo ja tam już troszkę doszłem. I tak sobie teraz myślę, mieliśmy kończyć już odcinek, ale nie ma bata, nie podjedziemy tu. Nie, chyba, że... Czekajcie. A sobie... Kurczę, o, zawieszenie damy na najniższe, dobra. Jeszcze się nie mieścimy, jeszcze... O nie. Czy naprawdę się już zbagowałem, stąd nie wyjedziemy? Czyli chyba tak zakończymy po prostu... O nie, dobra, udało się, już myślałem, że tak mamy zakończyć odcinek. I dobra. Na Rocket Fuel. Nie udało się. Ale cóż, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jednak udało mi się tego Mini Coopera, że tak powiem, zakatować. Nie udało mu się przetrwać, ponieważ nie udało mu się przejechać przez to. I się zablokował, ale już się odblokował. A więc jeszcze raz, bo ja mu nie odpuszczę. Dobra. Nie no, jednak nie da się. A więc Mini Cooper niestety, niestety przegrałeś. A więc ja w takim pięknym tle, za mną jest wodospad, kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, Rubin musicie napisać, żeby inni nie wiedzieli, czy macie serduszka, a inni nie. Jeszcze tutaj pociąg sobie jedzie. O kurczę, patrzcie, wszystkie czerwone wagony. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, no i do następnego odcinka. Narka.